Rozmawialiśmy dużo o branży medycznej i o nowych technologiach. Wydaje się, że wszyscy paneliści zgodzili się co do jednego. Sztuczna inteligencja czy nowe technologie nie zastąpią człowieka, one będą wspomagać. Wspomagać nasz kontakt z pacjentem, wspomagać podejmowanie decyzji. Natomiast rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie taka funkcja wspomagająca to, co robimy na co dzień. Sztuczna inteligencja będzie ogromną pomocą w medycynie, ponieważ medycyna opiera się na tonach danych. Tak? To są kilobajty, megabajty, tetrabajty danych. Przeanalizowanie tych danych jakby w takim normalnym, analogowym świecie jest prawie niemożliwe. I sztuczna inteligencja dzięki swoim szybkiemu procesowaniu danych jest w stanie wyciągnąć wnioski, do których my byśmy dochodzili latami, dekadami czasami. Tak? Sztuczna inteligencja zrobi to w ciągu minut albo sekund. Więc to jest absolutnie ogromna przestrzeń do zastosowania sztucznej inteligencji. Natomiast też musimy pamiętać, ona musi opierać się na dobrych założeniach, ona musi opierać się na tak zwanym evidence-based medicine, więc też jest ważne, co będzie zasilało tę sztuczną inteligencję, tak, i skąd ona będzie zaciągała swoją quasi-wiedzę. Także to jest szalenie ważne, istotne, ale rozumiem, że regulatorzy znajdą tutaj jakieś rozwiązanie. Czy sztuczna inteligencja jest w ogóle zagrożeniem dla lekarzy, czy zastąpi lekarzy, czy ludzie siądą sobie do komputera, tak, wstukają swoje objawy i dowiedzą się, na co są chorzy i jeszcze ktoś coś im wystawi receptę. Rozmawialiśmy z panem profesorem Gaciągiem przed dzisiejszym tutaj spotkaniem, tak, staliśmy sobie przygotowując się i czekając na naszą kolej. I sztuczna inteligencja jeszcze długo, ale to długo nie zastąpi zwykłego człowieka. Najbardziej prozaiczna rzecz to jest to, że sztuczna inteligencja nie ma pieczątki. Sztuczna inteligencja nie bierze odpowiedzialności za to, co radzi, tak, pacjentom. Czyli tak naprawdę decyzje sztucznej inteligencji są bezkarne. Żaden system ochrony zdrowotnej tak naprawdę dzisiaj się na to nie zgodzi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa i to też musimy pamiętać. Nam się wydaje, że każdy pacjent z daną jednostką chorobową prezentuje ten sam zestaw objawów. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, żaden pacjent nie choruje tak, jak jest opisane to w podręcznikach medycznych. I na tym polega sztuka medycznych. Zwróćcie Państwo uwagę, nie mówi się o nauce, że medycyna nie jest nauką. Medycyna jest sztuką. I tak naprawdę to jest dopiero złożenie pewnej wiedzy, ale też doświadczenia, naszej znajomości zachowań, naszej znajomości psychologii. I tutaj sztuczna inteligencja pewnie jeszcze będzie się musiała troszkę i douczyć, i nabrać doświadczenia. Wyobrażam sobie, że za 20, 30, 50 lat to być może nastąpi. Natomiast najbliższe lata wydaje się, że takiego zagrożenia nie ma.